bolesna porażka. Cały mecz przeważacie i ani punktu z tego nie było dzisiaj. No tyle. No nie wiem co powiedzieć, nie wiem, naprawdę nie wiem. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, ale wiedzieliśmy jak jeszcze gra, tak widzieliśmy bramkę, no i co? Boli no. Boli, bo oni praktycznie dwie akcje. No, 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 wiemy, chyba wszyscy wiedzą, że jesteśmy lepsi zespół piłkarsko, ale no to liczą się bramki, oni się dwie mi jedną i... Trener na konferencji nawet chwalił waszą grę, bo tu się, nie można się dużo przyczepić. Co powiedzieć, bo wydaje mi się, że w pierwszej połowie mieliśmy sytuację na 2-3-0 i żeby zamknąć ten mecz i potem oni z pierwszej nawet nie sytuacji, z dalekiego autu strzelił bramkę i jeszcze drugą po naszym błędzie i potem już było ciężko, bo wszyscy stanąłem bardzo nisko w swoją 16 i tam nie było miejsca. Też z wrzutkami ciężko, bo są bardzo wysokie. No, potem już nie mieliśmy idei, jak to rozwiązać. Nie uważasz, że powinna być czerwona kartka tam, na co Enali wychodził na sam? Nie wiem, nie wiedziałem dokładnie, ale myślę, że by tak nic nie zmieniło, ta czerwona, bo tak jak mówię, oni stali bardzo nisko i zabrakło nam trochę idei. Ja chciałem ci pogratulować awansu, bramka. No tak, ale... Sport jest taki, że patrzy się do przodu, nie? I dzisiaj ta porażka mnie bardzo boli, bo trochę zakomplikowała nam sytuację też w tabelę. Wiem z kim gramy teraz. No ale ja sam jestem optymista, bo wiem, że jako dobrym drużyną gramy lepiej i strzelamy więcej bramek, także wszyscy na stadion w piątek jedziemy lepiej. Dzięki bardzo. Dziękuję.